Cześć, witajcie! Ja nazywam się Monika Burzyńska, jestem psychotronikiem, psychologiem tantrycznym i poszukiwaczem dawnych prawd i starożytnej wiedzy. I dzisiaj chciałabym się z Tobą podzielić wiedzą wedyjską, wiedzą tantryczną o zapachu Twojej duszy. Pięknie brzmi, ale myślałeś, że dusza może pachnieć? No właśnie. Ale zanim powiem więcej o zapachu duszy, chcę zacząć pewną opowieścią wedyjską. Całkiem niedawno było święto wedyjskie na Wratari. To święto dziewięciu nocy i dziewięciu dni. I osią tego święta jest legenda, która opowiada o tym, jak bogini Durga przez dziewięć nocy i dziewięć dni walczyła z demonem Machiszą, Machisza Asurą. I walka jak walka. W Wagicie jest bardzo dużo walk opisanych, ale ta była szczególna. Bo to nie była taka sobie po prostu walka, ponieważ każdego dnia bogini przyjmowała inną postać. Raz była przepiękną, powabną kobietą, raz była brzydką, odpychającą, raz była niewinną dziewczynką, raz była władczą, królową. I przez dziewięć dni, dziewięć nocy jej odsłony zmieniały się. A dziewiątego dnia, kiedy następuje, można powiedzieć, Wigilia Święta na Wratali, bogini jednoczy w sobie wszystkie swoje dotychczasowe odsłony, wszystkie swoje postacie, zamyka w jedno, i wtedy pokonuje demona Machiszę. I tę historię opowiedział mi parę dni temu, kiedy byłam w Czarnowie z warsztatem psychotroniczne techniki ochrony. Opowiedział mi arcykapłan, arcykapłan Jacek. Jacku, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. I naprawdę było niesamowite usłyszeć taką historię z ust, kto żyje wiedzą wedyjską. I arcykapłan Jacek, kończąc tą legendę, powiedział mi: I wiesz, ta legenda jest instrukcją dla każdej kobiety: że jeżeli kobieta jest w stanie zjednoczyć w sobie wszystkie swoje odsłony i być prawdziwą, pokona. Demona machisze, który żyje w każdym mężczyźnie. Jak dobrze wiemy, i kobiety i demony mają swoje. I mężczyźni mają swoje demony. To nie znaczy, że jesteśmy nawiedzeni. Ale. Zintegrowana, prawdziwa w sobie kobieta, pokona demona machiszę w każdym mężczyźnie. Hmm? No dobra, piękna legenda, ale ja chciałam jakby z wedyńskiego na nasz to przewlec, i chciałam to zrobić przewrotnie, bo w tym momencie nie będę podawać jakby przykładów na integrację siebie. Ale pokażę, bo jest metoda kija i jest metoda marchewki. To ja troszeczkę od strony kija podejdę, szanowną publiczność. Będzie to historia głównie dla kobiet, ale tak naprawdę mężczyznom też nic się nie stanie, jeżeli tego posłuchacie. Chcę opowiedzieć Wam o iluzji o jednej z bardzo, bardzo częstych iluzji, w którą my kobiety popadamy i która jest jedną z najbardziej niebezpiecznych iluzji, w które możemy popaść, żeby zaszkodzić swojemu życiu relacyjnemu. Co to takiego jest? Co łóżyńska wymyśliła? Wiecie, jakie niebezpieczeństwo dziewczyny, zwłaszcza wy, Wiecie, jakie niebezpieczeństwo czyha w tym, kiedy idziecie do łóżka za szybko? O Boże, jakimś ciemnogrodem będzie jechać, ok, spoko. Co to znaczy za szybko? To nie chodzi o drugą, trzecią randkę, ani nie o pierwszą. To nie są w ogóle tego typu kategorie. Za szybko w kategorii naszej psychiki, naszego jestestwa, to jest wytworzenie bliskości fizycznej z kimś, kto nie jest dla nas bliskim człowiekiem, kto nie stał się bliską osobą. I oczywiście już pewnie wam dzwoni, bo jesteście. Wyedukowaną publicznością i pamiętacie o, bo w trakcie seksu wydziela się u kobiety oksytocyna, a oksytocyna to jest taki neurohormon, który sprawia, że kobieta się przywiązuje. Tak, to jest warstwa neurofizjologiczna tego, co zachodzi w trakcie seksu. Ale ja nie o tym, do szanownego Państwa, ja o iluzji. O demonie iluzji, który jest, o takim demonie machiszy, który żyje w każdej z nas. My sobie tworzymy takiego demona iluzji. Co to jest za iluzja w trakcie takiego za szybkiego seksu, czyli fizycznego, intymnego połączenia z kimś, kto nie jest dla ciebie bliskim jeszcze człowiekiem, kto się jeszcze kimś takim nie stał dla ciebie? Widzisz? W Twojej. W psychice jest taki mechanizm samoobronny, który polega na tym, że ty chcesz się czuć ze sobą ok, chcesz być w porządku wobec siebie. W porządku, jestem w porządku, jestem dobra. I ten, ten y, y, pogląd, te przekonanie, ten, 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 ten mechanizm stoi jakby w sprzeczności, w przekonaniach, o sądach, które mówią o tym, że z obcymi mężczyznami to sypiają tylko albo prostytutki, albo kobiety lekko prowadzące się, o nie najlepszej opinii, tak? O, no i sobie tam dopiszcie, kto jeszcze. Generalnie statystyczna. Kobieta statystyczna, bo zawsze są wyjątki, to jest mniej więcej tak na, na 10-1, jest wyjątek, ale te 9, my chcemy czuć się ze sobą w środku, w porządku. I wtedy zachodzi iluzja, bo zaczynamy sobie... Zobacz, 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 czy to nie jest w tobie prawda. Bo zaczynasz wtedy sobie tłumaczyć, a skoro się z nim przespałam, a ja jestem w porządku. Ja nie jestem ladecznicą. Ja nie jestem zwykłą, łatwą kobietą. Hmm? To znaczy, że to, ten mężczyzna, prawdopodobnie, malutkim druczkiem, prawdopodobnie, jest moim przyszłym bliskim. A, w nawiasie to prawdopodobnie mój przyszły mąż. I jest taki proces zmyłki, że ten przyszły jest pisany takimi maleńkimi literkami, malutką czcionką, taką naprawdę, jedenastką, dziewiątką. A mąż... takie duże. No dobra. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że tą iluzję, żeby czuć się sama ze sobą w porządku, ze swoim no, systemem nerwowym i systemem przekonań, tworzymy na bardzo wczesnych etapach relacji, no, nie relacji, bo relacja to jest wtedy, o relacji można mówić wtedy, kiedy człowiek staje się bliskim człowiekiem, a kiedy się dopiero poznają ludzie, to jeszcze nie jest bliski człowiek, to jeszcze nie jest relacja, to dopiero jest spotykanie się. Ale dziewczyna, kobieta, która chce się czuć wobec siebie w porządku, zaczyna tworzyć taką iluzję, że to już jest przyszły bliski człowiek. Jakie są tego konsekwencje? A widzisz konsekwencje, jak sobie przypomnisz swoje własne doświadczenie, być może, a to konsekwencje tego są dosyć poważne. A kobieta tkwi w takiej iluzji. Poważne konsekwencje polegają na tym, że ty wtedy, kiedy już dojdziesz do takiego wniosku, że to jest przyszły, bliski człowiek. Zaczynasz zachowywać się jak żona, no jak dziewczyna, prawie, ale no prawie jak żona. A co więcej, od tego Bogu ducha winnego, obcego człowieka, zaczynasz mieć oczekiwania, jak wobec przyszłego męża, przyszłego bliskiego człowieka. A mamy cały czas do czynienia z osobą nam obcą. I kiedy ty zaczynasz stroić fochy, że on nie zadzwonił, albo nie zadzwonił wystarczająco często, albo że nie napisał wystarczająco często, to naprawdę większość facetów na samym początku tej, nie relacji, tak, tego nawiązywania dopiero znajomości, za, 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 za zaczynania, poznawania się, to jest bardzo mocno, znaczy no, mało powiedziane, przytłoczona e, takimi oczekiwaniami, jak od męża. Mm. Sporo jest z nich zaskoczona, a część, która ma już doświadczenie, albo jest pikaperami, czyli ma doświadczenie, po prostu świetnie z tego korzysta, ponieważ kobieta zakochana i zachowująca się jak żona uuu, ona zrobi wszystko, co żona no dobra, dziewczyny, więc sobie pomyślcie o tej iluzji, którą, w którą wpadamy, bo bliski człowiek bliski człowiek no, trudno mi powiedzieć, w jaki, jak szybko w twoim przypadku ktoś może stać się bliskim człowiekiem. Wiem tylko jedną z punktu widzenia neurofizjologii, naszego układu nerwowego, że w trakcie, kiedy zakochujemy się w naszej głowie, zaczynają wydzielać się endorfiny, katecholaminy, cała kaskada serotoniny, no, serotoniny serotonina, dopamina, no i oksytocyna do tego. I Okres półrozpadu tych wszystkich związków, które sprawiają, że my myśli, znaczy nazywamy to zakochaniem, myślimy, że kochamy, a tak naprawdę jest to koktajl hormonalny e, związany z seksem, z naszym pożądaniem. I to ma okres półrozpadu do około 6 miesięcy. U różnych ludzi różnie bywa, czasami może być do 9 miesięcy, czasem do 10, ale przeważnie to jest około 6 miesięcy. Tak mnie na medycynie uczyli. Co oznacza, że do pół roku ty nie jesteś za bardzo w stanie mm, ocenić, czy ta osoba jest tobie już bliska, czy wy po prostu tak mocno na siebie lecicie. A to samo oszukiwanie się już zachodzi i powoduje naprawdę bardzo, bardzo poważne mm, komplikacje relacyjne. A teraz. A teraz wracamy do bogini która zintegrowała siebie. Bo widzisz, tak jak wspominałam, to jest instrukcja obsługi dla każdej kobiety. Zintegru dla kobiet. Mężczyźni inaczej integrują siebie. Kobiety integrują wszystkie swoje odsłony: i piękną, i brzydką, i młodą, i starą. Wszystkie nasze nastroje, humory, uczucia we wszystkim tym jesteśmy prawdziwe. Bo kiedy zaczynasz integrować siebie i zaczynasz dążyć do swojej prawdy, do prawdziwej siebie, nie doskonałej siebie, tylko do prawdziwej siebie, to wtedy zaczynasz pokonywać demona machiszę. Nawet miałam natchnienie i wypisałam, co to za demony. Mm. Tak, zaczynasz pokonywać demona iluzji. Można Ciebie już oszukać. Zaczynasz pokonywać demona niskiej samooceny i można do Ciebie podchodzić już tylko z szacunkiem. I mój ulubiony demon, pokonujesz demona grzecznej dziewczynki. I wreszcie zaczynasz sięgać w życiu po to, co chcesz, a nie po to, co ci wolno, na co ci pozwolono. To co? Oprócz tego, że fajnie jest pokonać wewnętrzne demony i zacząć oddychać pełną piersią, a po to, że wtedy, kiedy integrujesz siebie i stajesz się taką pełną, prawdziwą sobą, naprawdę pełną, prawdziwą sobą, to wtedy zaczynasz kwitnąć na poziomie swojej duszy. Tak, jak rozkwitnięty kwiat zaczynasz wydzielać swój szczególny zapach. On jest na poziomie duchowym, to jest zapach Twojej energii, ale jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalny. Wiedza wedyjska ten zapach nazywa wasaną. Wasana, zapach Twojej duszy. Tylko, jeżeli mam być zgodna z prawdą, to. Wasanę, zapach Twojej duszy, Twój energetyczny, no, zapachowy podpis. Ty rozsiewasz cały czas, cały, tak jak no, pachniesz spod paszki, tak tutaj z a, a, Twoich gruczałków pachniesz, tak jak pachnie Twoje ciało, Twoje. Zresztą prawda jest taka, że zapach Twojego ciała jest bardzo silnie. Połączony z zapachem Twojej duszy. I niektórzy z Was zapewne wiedzą, że osoby święte no, wydzielały, tak wydzielały z siebie, emitowały bardzo piękne zapachy. Na przykład e, Ojciec Pio, z tego co wiem, to za, po zapachu fiołków. I to literalnie fiołków, przepięknych fiołków. Raz, raz go wąchałam. Miałam przyjemność poznać te fiołki. Um, ale wracając, więc cały czas pachniesz na poziomie Twojej duszy, cały czas wydzielasz swoją wasanę, ale wtedy, kiedy stajesz się prawdziwą sobą, prawdziwym sobą, zaczynasz wydzielać z siebie Twoją osobistą wasanę, Twoją, Twoją. I wtedy, tak jak owady, pszczoły do Pachnącego nektarem kwiatu? Do Twojego życia zaczynają przybywać, pojawiać się osoby, które są harmonijne, którym Twój zapach pasuje. Wcześniej też wydzielasz swój zapach, ale wcześniej przyciągasz do swojego życia osobę, którym pasuje Twój nieharmonijny zapach. Zapach, którym. No, nie jesteś do końca sobą, i ty wtedy takie osoby będziesz odczuwać jako nieharmonijne z tobą, będą konflikty. A w momencie, kiedy robisz psychoterapię w jakikolwiek sposób, to będzie, integrujesz siebie, zaczynasz żyć swoją prawdą, i tak jak bogini, łączysz w jedno w sobie, prawdziwej sobie, wszystkie swoje oblicza, wszystkie swoje odsłony i one są prawdziwe wszystkie, zaczynasz naprawdę pachnieć Twoją docelową, wasaną Twojej duszy. I tego Ci naprawdę serdecznie życzę. Przejawienia zapachu Twojej duszy. Bo jak legendy głoszą, pojawia się wtedy Ten właściwy ktoś najbardziej pasujący do Twojego życia. Piękne dzięki za uwagę. A ja jeszcze chciałam z ogłoszeń parafialnych zapro zaprosić Cię już w tą niedzielę na wykład. Wykład, który wygłoszę ja osobiście, zapach Twojej duszy, czyli jak. Integracja Ciebie, jak stawanie się Twoją prawdziwą sobą, może poprawić Ci los, poprawić Ci życie i przyciągnąć prawdziwą miłość do Twojego życia. Prawdziwą, Twoją, Twoją własną, że nie tą zapisaną, Twoją najbardziej pasującą do Ciebie. Więc zapraszam Cię na wykład. On, od, wszystkie informacje e, będą w linkach pod spodem, już w tą niedzielę o 16 na Wydarzeniu Moc Kobiety w Chicago. Więc jeśli tylko mieszkasz w okolicach Chicago lub gdziekolwiek w zasięgu dojazdowym, dolotowym, bardzo serdecznie Cię zapraszam. Nie jestem pewna, czy pełen wykład pojawi się od razu online. Raczej, raczej myślę, że będą to fragmenty, ale za jakiś czas tam. Wrzucimy i całość. W każdym razie bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam. 16 w niedzielę i, i po moim wystąpieniu w Chicago a będę miała przyjemność w Stanach poprowadzić serię wykładów i warsztatów. Linki również będą pod spodem. Więc pamiętaj: kwitni, pachni zapachem swojej duszy. I mam nadzieję, że do zobaczenia już w tą niedzielę w Chicago. Piękne dzięki.